teraz zmieniają się i Rosjanie, i nasza drużyna. No tak, bo mecz jest bardzo płynny, mało przerwy. Trzeba te zmiany robić w locie, jak to mówi się w żargonie hokejowym. Jest już Igor Musato. Świetne nagranie, no i niestety tracimy gola. I to jest ta pierwsza piątka z atakiem moskiewskiego Spartaka. No tutaj chyba błąd, chyba środkowego, nie wrócił się za swoim zawodnikiem. No, dużo miejsca z pierwszego strzału, no, praktycznie odrobny, tylko chyba refleksem próbował coś robić tutaj, ale no, bez szans. Igor Musato i środkowy tego ataku Aleksander Rybakow. No, zobaczmy, ile miejsca miał zawodnik na oddanie strzału, w ogóle nie ma nikogo, tutaj nie przeszkadza nikt, prawda? Maksim Czudinow czeka na podanie na linii niebieskiej, teraz do niego wędruje krążek. 34 sekundy, Czudinow uderza w gąszcz nóg obrońców, jeszcze poprawka, jeszcze udaje nam się zażegnać niebezpieczeństwo, ambitnie walczy Marian Czorik, ale jeszcze Rosjanie przed szansą, no i tym razem niestety nie pomylił się Anton Krysanow i to rywale prowadzą 2-0. No tutaj znowu ze środka zawodnik nieprzypilnowany, podanie zza bramki, widzimy tutaj naszych dwóch zawodników, stoi tak jakby obok niego, nikt nie reaguje, strzela drobny, praktycznie bez szans. Dobre podanie zza bramki, Anton Krysanow, 23-letni napastnik z klubu Neftchimik, Niżny Kamp. No i teraz dobre, prostopadłe podanie, tylko że wszystko za wolno. Niestety się toczy, jeszcze na dodatek nieporozumienie. Sam na sam, Przemysław Odrobny przed ciężką próbą. Brawo, brawo, i wychodzi z niej zwycięsko. Brawo nasz bramkarz. Brawo, brawo dla Przemka Odrobnego, ale tu błąd Leszka Laszkowicza z Pasiutem, nie zrozumieli się. Jeszcze raz może zobaczymy tą sytuację, tu widzimy już sam na sam. Brawo Przemek Drobny, bardzo dobrze się zachował. Ale tu widzimy też Rosjanina, który nie próbuje kiwać, tylko po prostu jedzie i strzela. No, no to Roman Ludochin, napastnik Spartaka Moskwa. Andrzej Kiriuchin przegrywa wznowienie, dobrze tutaj Krzysztof Zapała w tym elemencie gry, a teraz nieco gorzej, stracił krążek, no i Rosjanie przed kolejną szansą, no i tutaj typowo hokejowy sposób, rozjechali naszą obronę, rozklepali, jak to mówi się tak w żargonie, tę akcję, no i zakończył obronę. Aleksander Kalianin, zdobywając trzeciego gola. Widzimy jeszcze raz tą sytuację, tutaj Paweł Dronia chciał Krzyśkowi Zapale zostawić ten krążek, ale no troszkę to za wolno zrobił, nie spodziewał się chyba, że Rosjanie Rosjanin tutaj wjedzie, zabrał krążek, no i do pustej bramki rozklepali naszą obronę. Jeszcze no, szkoda oczywiście trochę tej straconej bramki. Tak, jeszcze Paweł Dronia próbował ratować sytuację, ale tam zawodnik uciekł jeszcze z prawej strony, do pustej bramki dostał krążek i strzelił gola. Piękna trójkowa akcja tego ataku, no autorem gola Aleksander Kalianin. 23-letni napastnik Lokomotivu Jarosław, podawał mu jego klubowy kolega Andrzej Kiriuchin. W klubie także grają w innej formacji, niedobrze, no i szybko tracimy czwartego gola. No i koniec tutaj nadziei, chyba na korzystny rezultat. Jeżeli ktoś takie nadzieje przed tym meczem jeszcze mógł oczywiście zachowywać. No myślę, że wszyscy tutaj kibice mieli jakieś nadzieje, no ale tutaj za szybko te gole teraz tracimy seryjnie. Tutaj no, dosłownie ile minęło, 10 sekund, jest następna bramka, czwarta dla Rosjan. Paweł Dronia próbuje teraz nadążyć za Kuleminem. Ale znowu za dużo miejsca. Za dużo miejsca mają Rosjanie i gol. No, taka bramka właściwie z niczego chciałoby się rzec. Ten strzał nawet widać było tu z naszych stanowisk. Lecący tak krążek nie był zbyt szybko uderzony, ale zasłonięty Przemysław Odrobny za późno zareagował, nie widział krążka. Nie widział krążka i przesunął się już za słupek. Tak jakby. Zaraz zobaczymy jeszcze raz tą sytuację. Tu widzimy, jak krążek leci, a Przemka Odrobnego on się przesuwa. Już nie widział krążka. Nasz obrońca zasłonił mu widok tego krążka, lot. Marian Czorik stał tam przed naszym bramkarzem. Tak, ale tutaj też musi być komunikacja między bramkarzem a obrońcą, prawda? Powinien Przemek krzyczeć do obrońcy, odsłoń, odsłoń. No nie wiem, jak tam z komunikacją było, prawda, na razie. Utrzymujemy się jednak przy krążku. Ostatnie sekundy liczebnej przewagi, Łopuski! No, w ostatniej chwili nie zorientował się, gdzie krążek. Ale troszkę zamieszaliśmy przed bramką Pruskuriakowa. Jeszcze raz Łopuski, tak, świetne nagranie i mamy gola! Damian Sławoń! Nie, to Paweł Dronia! Nie, to Damian Sławoń. Damian Sławoń, tak. Ale tutaj też należy podkreślić wcześniej to podanie jeszcze Chmielewskiego do Łopuskiego. Bardzo dobre podanie.
tylko Łopuski nie trafił w krążek, a tylko teraz mamy tego gola. No świetne podanie tutaj Łopuskiego do Damiana Słabonia i ten nie marnuje takich sytuacji też. Dużo goli też strzela właśnie z tej pozycji w lidze naszej. Bardzo ładna sytuacja, bardzo ładnie rozegrane. Bramkarz bez szans. Brawa dla Damiana Słabonia, 31-letni napastnik. Prawdopodobnie byłby gol. Wygrane wznowienie przez Tomasza Kozłowskiego. Piękny, natychmiastowy strzał Jarosława Kłysa, parkanem broni Proskuriakow. Jeszcze jedna akcja i gol! Maciej Urbanowicz uderzał. Mateusz Danieluk przewjeżdżał przed Proskuriakowem. Zobaczymy, który z nich jako ostatni dotknął krążka, ale jest druga bramka dla Polaków. Tak, i tu widzimy nasz czwarty atak, który bardzo dobrze sobie poczyna teraz. Trener dał im szansę. Tu widzimy jeszcze raz tę sytuację. Wyjeżdża Maciej Urbanowicz. Strzela przez dwóch rosyjskich zawodników i Proskuriakow niestety nie widzi krążka, wpada krążek do bramki. No nie wiem, czy Mateusz Danieluk dotknął tutaj krążka twoim zdaniem, czy zapisujemy tego gola Urbanowiczowi? Nie, myślę, że Urbanowiczowi, że tutaj Danieluk był troszkę za daleko. Jeszcze raz zobaczymy tutaj, żeby dobić krążek. Wygrywają Rosjanie wznowienie. Paweł Dronia walczy na bandzie z rosyjskim napastnikiem. No, dogodna pozycja do strzału. Broni tutaj odrobny, ale odbity przed siebie krążek dopada do niego Igor Musatow. I 23-letni napastnik Spartaka Moskwa zdobywa 6. gola dla Rosji. Tak, tu niestety muszą troszkę obrońcy też pomóc Przemkowi Odrobnemu. No, nie zawsze da się tak krążek złapać, żeby się nie odbił, prawda, do przodu. I tutaj ci zawodnicy, którzy wjeżdżają na bramkę, to powinni ich przejmować obrońcy. No, nie zrobili tego, no i mamy gola. Przemek jeszcze próbował tu prawą nogą, prawym parkanem ratować to, ale zawodnik dobrze strzelił pod poprzeczkę, no bez szans.